Pierwsza część konferencji będzie poświęcona, proszę Państwa, studiom magisterskim. Poproszę w kolejności, wpierw tam, gdzie tych studiów magisterskich, czy drugiego stopnia będzie najwięcej, czyli pani dyrektor Instytutu Pedagogicznego Językowego, pani Teresa Kubryń, a w drugiej kolejności pan doktor Mariusz Darabasz powie o swoich studiach magisterskich, czyli studiach drugiego stopnia. Wygląda na przeciw zapotrzebowaniu regionu, ale przede wszystkim zmieniającym się przepisom. Złożyliśmy do Ministerstwa w tym roku, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym roku wniosek o utworzenie na dwóch kierunkach jednolitych magisterskich studiów. I te studia właśnie od 1 października 2019 roku otwieramy. Bo przepisy, a mianowicie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z września 2018 i zmieniające je z 16 kwietnia 2019 wprowadza kształcenie przyszłych nauczycieli przedszkola, wczesnej edukacji oraz pedagogów specjalnych tylko na jednolitych magisterskich studiach 5-letnich. Kwalifikacje w tych dwóch zawodach będą możliwe do uzyskania tylko w takim trybie. Więc od 1 października 2019 roku nie będziemy już rekrutować na średnie studia licencjackie w zakresie wczesnej edukacji, tylko na 5-letnie jednolite studia magisterskie. Kierunek, który teraz będzie nosił nazwę pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Drugi kierunek to jest pedagogika specjalna. Obydwa wnioski zostały złożone do ministerstwa. Dostaliśmy właśnie decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą pedagogiki specjalnej. A na moment otrzymamy decyzję dotyczącą pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Więc to są nasze jednolite, 5-letnie studia magisterskie od 1 października 2019 roku. Natomiast oczywiście rozwijamy się też w zakresie studiów 2-letnich magisterskich i tam otwieramy nową specjalność na pedagogice, to jest pedagogika medialna. Są to studia skierowane do nie nauczycieli, ale tych, którzy chcą zdobyć tytuł magistra, zdobyć też swoje wykształcenie w zakresie właśnie pedagogiki. Zostanie nasza oferta edukacyjna, oferta Instytutu Ekonomicznego wzbogacona o nowy kierunek studiów. Będzie to kierunek studia menedżersko-prawne. Będą to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, czyli studia magisterskie. W ramach tych studiów zaproponujemy przyszłym studentom dwa moduły wybierane. Pierwszy moduł wybierany to będzie menadżer analiz biznesowych, drugi to będzie menadżer usług publicznych. Te dwa moduły już same nazwy świadczą o tym, że studia nasze drugiego stopnia będą komplementarne ze studiami, które prowadzimy dotychczas na kierunku ekonomii i administracji. Miasto i uczelnia to jedność. Przed chwilą powiedziałem w rozmowie dyplomatycznej takiej, że miasto bez uczelni umiera. Tak naprawdę uczelnia jest duszą miasta i tym motorem, który napędza rozwój, napędza to, co najlepsze, to, co będzie w przyszłości.